Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Policjanci z Poznania i Lublina odnaleźli duże ilości narkotyków, które w domowym zaciszu wytwarzali mieszkańcy niewielkiej wsi pod Ryczywołem. Wiele wskazuje na to, że narkotyki produkowane były w kuchni na oczach dwójki dzieci. Podejrzani zostali zatrzymani. Na południowej nitce ulicy Solnej na odcinku od ulicy Kościuszki do Alei Marcinkowskiego trwa wymiana nawierzchni. Aktualnie ostatnie prace trwają na prawym pasie, który już od wtorku 30 lipca będzie przejezdny. Tego samego dnia wyłączony z ruchu zostanie jednak lewy pas. To były zdecydowanie zawody, w których Polacy zaprezentowali się wybornie. W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Europy w maratonie kajakowym. Biało-czerwoni wywalczyli aż 8 medali, w tym 6 złotych. Orło Sęp, który doleciał do Poznania z Francji, wrócił już do domu. Tym razem jednak poleciał samolotem. Będzie teraz bacznie obserwowany.